Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. W dzisiejszym odcinku spadek produkcji naszych instalacji w letnie miesiące. Zapraszamy. Proszę Państwa, mówiliśmy wielokrotnie w naszej akademii o tym, że fotowoltaiczny prime time to kwiecień, maj, wrzesień i październik w Polsce, w Europie, na naszej szerokości geograficznej. Państwo niekiedy pytacie zdziwieni, jak to? Przecież fotowoltaika to słońce, a słońce to czerwiec, lipiec i sierpień. Fotowoltaika to nie słońce. Fotowoltaika to nie ciepło. Fotowoltaika to światło. I dzisiaj w naszym odcinku zademonstrujemy Państwu, trochę będzie praktyki, jak pracuje moduł. Weźmiemy sobie przykład modułu o mocy nominalnej 500 W. Pokażemy Państwu, dlaczego ten moduł z taką mocą nie pracuje i jaka jest na to rada. Jeśli macie Państwo instalację, a tym bardziej jeśli myślicie Państwo o własnej instalacji, z pewnością studiujecie karty katalogowe modułów, które przedstawiają Wam instalatorzy, proponują Wam instalatorzy. W każdej karcie katalogowej są parametry modułu podawane dla wartości STC, dla standardowego warunku pomiarowego, który określa moc znamionową modułu, ale w warunkach laboratoryjnych. Wynoszą one 25 stopni Celsjusza temperatury ogniwa, gęstość atmosfery AM1,5 i promieniowanie o wysokości 1000 W na metr kwadratowy. Są to warunki, z którymi na naszej szerokości, jak mówiłem, bardzo rzadko się spotykamy, tylko przez kilka lub kilkanaście godzin w roku. Na gęstość atmosfery nie mamy wpływu. Na promieniowanie minimalny mamy wpływ, bo mamy szansę uzyskać te 1000 W wtedy, kiedy optymalnie ustawimy naszą instalację, skierujemy ją na południe, odpowiedni kąt nachylenia i tak dalej. Także tutaj też coś możemy zrobić. Na temperaturę wpływ mamy, o tym powiem w ostatnim akapicie, zanim pomyślą Państwo, że ja głupoty gadam, bo brzmi to śmiesznie, że mamy wpływ na temperaturę ogniwa. Nie mamy, ale możemy zrobić jedną rzecz. Temperatura dzisiaj, w lipcowy dzień tego modułu wynosi, strzelam w ciemno, około 50 stopni Celsjusza. Mamy 24 na zewnątrz, pełne słońce, lekkie zachmurzenie. Myślę, że ten moduł ma około 45-50 stopni. Co sprawdzimy? Jak to działa na nasz moduł? Jak to działa na naszą produkcję, ten wzrost temperatury? Ano, niestety działa negatywnie. Mamy przed sobą te karty, czy macie Państwo przed sobą te karty? Jest coś takiego jak temperaturowy współczynnik mocy. W przypadku tego modułu, 500-watowego modułu firmy Sola, temperaturowy współczynnik mocy wynosi minus 0,32. Minus 0,32% on traci ze swojej mocy nominalnej na każdy stopień Celsjusza w górę. Mam nadzieję, że to łatwe. Teraz przejdziemy do praktyki. Do pomiaru temperatury modułu służy pirometr, a może bardziej po polsku zwykły elektroniczny termometr termiczny, jakkolwiek to nie brzmi. Zapraszamy. Instrukcja informuje nas, że 10 cm od modułu, może w innych jest inaczej. 38,4 Celsjusza. Teraz skanujemy, trzymamy przycisk i szukamy różnych miejsc. 39, 40, a więc nie trafiłem, mówiąc, że 45, 50. 36. Koło 36. OK, czyli widzicie Państwo, że od temperatury STC, którą zakłada standard STC, czyli 25 stopni Celsjusza, temperatura realna jest odkształcona o 10 stopni, 11 stopni Celsjusza w górę. Jak teraz to przeliczyć, ile tracimy przez te upały? No nic łatwiejszego. Jeśli mamy minus 0,32% temperaturowy współczynnik mocy, czyli minus 0,32% przy każdym stopniu w górę, no to wystarczy to pomnożyć, a następnie odjąć od mocy nominalnej, no i wyjdzie nam ta moc, która nie modułu realna, która nie uwzględnia jeszcze gęstości atmosfery i promieniowania w watach na metr kwadratowy. Ale to już mamy zrobione. I ja powiedziałem Państwu na początku odcinka, że mamy na to radę. Był o tym też osobny odcinek u nas na Akademii. Zawsze przewymiarowujemy instalację. Temperatura taka utrzymuje się przez 3 fajne miesiące w ciągu roku i wyższa. Moduł rozgrzewa się do 60-70 stopni niejednokrotnie. Dzisiaj nie ma upału, jest tylko 24 stopnie na zewnątrz.
utrata, roczna utrata mocy w każdym module między 1 a 2%. To też trzeba brać pod uwagę. To nasłonecznienie, o którym mówiłem, to promieniowanie, ta gęstość atmosfery, nieraz w przypadku niżu całe niebo zasłane chmurami. Czyli światło jest, ale słońca nie ma. Przyjmuje się, że do 20% możemy sobie od produkcji nominalnej podanej w katalogu odjąć. A jaka jest na to rada? Przewymiarować instalację. A o ile? No o 20%. Mamy nadzieję, że ten wakacyjny odcinek troszeczkę Państwu rozjaśni. Dzięki serdeczne, do następnego.